Witajcie na moim kanale Akwarystyka Raciąż. Po wielkich bólach, ale powstał ten film. Co dzisiaj? No, dzisiaj będziemy robić zakupy do mojego pierwszego akwarium, które będę stawiał. Będzie to akwarium 50 litrów. Pamiętacie to akwarium? Jak ono było postawione, co trzymałem w tym akwarium? Głupiczki. Jakie to będzie akwarium? To będzie akwarium na pewno taki low-tech, tak, żeby prosty, pewnie na ziemi ogrodowej. I to wszystko, tak, prosty low-tech, który wyraźnie nie będzie wymagał ode mnie, że tak powiem, za dużo pracy. Docelowo będę chciał, żeby były u mnie trzy akwaria. Dlaczego trzy? Dlatego, że trzy akwaria ogarnę. Pamiętacie, ile miałem wcześniej akwarii, tak? No, po prostu nie ogarniałem już tego, zresztą praca była. No i suma summarum, żeby te ryby mi się nie męczyły w tych akwariach, pooddawałem roślinie, tak? Także puste szkiełka stoją teraz w tej chwili, tak? I docelowo, tak jak mówiłem, będą trzy akwaria. 50 litrów to pierwsze, które będę stawiał. Drugie to będzie akwarium 112 litrów. Trzecie to będzie 350 litrów, to największe, tak? I te trzy akwaria chcę mieć. I myślę, że to w niedługim czasie wszystko będzie zrobione. Co jeszcze? Tak jak mówiłem, w pierwszym będzie low-tech. Drugie będę chciał zrobić typowo roślinne. Tą 112, tak jak miałem. Dlaczego to roślinne? Znowu chcę się pobawić w nawożenie, w takie rzeczy, tak? Może teraz będę przy tym bardziej, że tak powiem, chodził. Akurat troszeczkę już mam teraz w tej chwili więcej czasu na hobby, tak? Nasze akwarystyczne. Także. A druga sprawa, i tego sprzętu mi zostało, tak? Bo jest i butta, jest pH bot, tak? Są nawozy, są testy, także szkoda, żeby to wszystko leżało tak i kurzyło się, nie? A w trzecim, w tej 350, sam jeszcze nie wiem, co bym chciał mieć. Na razie sam nie wiem, to akwarium będzie, że tak powiem, nieokreślone. W tej chwili nie wiem, nie mam planów na to 350. Może jakaś miewanie wena najdzie, że tak powiem, i to akwarium jakieś tam, coś z niego się zrobi, nie? Także chciałbym Was teraz zaprosić na pewną stronę aukcyjną, zresztą wiecie jaką. No, jesteśmy już na tej stronie. Słuchajcie, jakie bym chciał mieć roślinki przede wszystkim, tak? Proste. Jakieś kryptokoryny i żabienice na sam początek, nie? Bo tam w 50 też za wiele tego nie pomieszczę, tak? I na sam początek po prostu może poszukamy jakichś żabienic, tak? To wpiszemy sobie Echinodorus. Oj, wpisałem się. Echinodorus. Jak pamiętacie, żabienice mi rosły jak wściekłe. Piękna sprawa. Nie wiem, ta jest fajna żabienica, zobaczymy. Podobają mi się te jej bordowe liście, nie? Żabienica Aflame, nie wiem, co to jest. Nigdy nie miałem takiej, ale żabienica jak żabienica, nie jest wcale jakaś tam ciężka w utrzymaniu, nie? Żabienica to jest taka roślina, że raczej wszystko będzie rosło. No to dobrze, to mi się podoba. Tą żabienicę dodamy do koszyczka. Pyk. Ale by się jeszcze może z jedna przydała, nie? Ta też jest ładna. Żabieniczka, zobaczymy. Tylko ciekawe, czy rzeczywiście to wszystko, czy to będzie tak wyglądało, jak jest na zdjęciach, nie? No dobra, trudno. Zaryzykujemy, dodajemy jedną sztukę. Teraz może jakieś kryptokoryny, nie? Zobaczymy. Kryptokoryna jest. Tutaj wcześniej patrzyłem. Kryptokoryny też mi, kurczę, jak wściekłe rosły. K
wiecie, ja chcę kupować, że tak powiem, roślinki w koszyczkach, nie? One są droższe, ale są, że tak powiem, przepraszam, pewne, nie? Że one odbiją, one urosną, bo na przykład te rośliny, które ja kiedyś kupiłem in vitro, to zależy która, nie? Ale w większości mi się nie chciały przyjąć, tak? Mimo, że było dobre podłoże żyzne, tak jak na ziemi, tak? To generalnie jedna odbiła, albo jak odbiły, to chorowały strasznie, później i tak nic z nich nie było, i tak nic z nich nie było, nie? Dlatego nie wiem, wolę, że tak powiem, roślinki w koszyczkach. Nie wiem, to może weźmiemy kryptokorynkę. Też nie jest brzydka. Z jedną, tak, koszyczek. Dodajemy do koszyczka. I co jeszcze musiał mieć? Na pewno nużańca. Nużaniec. O, Wallisnera. Green Americana. To mi rosło, kurczę, że tak powiem, wściekle. Także to było jak chwast. Że też to dodajemy do koszyczka. O. Ale powiem wam, że patrzą się teraz na te ceny tych roślin, to naprawdę poszły w górę. No jak chyba wszystko w tym naszym kochanym kraju. Słuchajcie, na pewno to zaraz popłacę, nie będę wam pokazywał jak płacą, bo to będą moje dane. Na pewno jak tu przyjdzie we wtorek, będzie filmik nagrany, jak zakładam to akwarium, tak, to 50-teczkę, zobaczycie. Już mam wodę jakoś tam odstaną, 60 litrów, także myślę, że też będzie ciekawy materiał zakładania akwarium, tak, zrobiony. I ja, ale teraz się tylko jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiam, bo mam pokrywę do tej 50-tki i co? I czy to pokrywę po prostu położyć, czy i to jest światło, które tam było, że tak powiem, fabryczne, czy dodać dwie świetlówki, mam takie aquaelowskie tam kiedyś, pamiętacie te świetlówki, nie pamiętam, chyba 10-watowe były, 20 W LEDów, jedna była Sunny, druga była Plant i tak się zastanawiam, może to dać na sam początek, nie? Aczkolwiek to będzie akwarium low-tech, tak, także tyle światła nie będzie potrzebowało, nie wiem, co o tym sądzicie? Napiszcie proszę mi w komentarzu, bym był bardzo wdzięczny. Także moi drodzy, w tej chwili kończymy ten filmik. Myślę, że do zobaczenia we wtorek. No to na razie. Trzymajcie się. Hej.